Ja chyba nie będę się przed wami rozbierać, chociaż może wzrosłaby mi oglądalność, ale. Nie, lepiej nie. Cześć! Naprawdę już nie można się oszukiwać, wiosna nadeszła, dlatego zapraszam was na drugą część wiosennych porządków, takich trochę nietypowych. Lodówkę ja przynajmniej mam już załatwioną, mam nadzieję, że wy również. A dzisiaj chciałabym porozmawiać z wami o porządkach dotyczących naszego ciała. Może dla niektórych będzie to trochę nietypowe, ale tak jak jeździmy z samochodem na przegląd, to dobrze by było również zrobić sobie swój osobisty przegląd raz na jakiś czas i myślę, że wiosna jest właśnie bardzo dobrym pretekstem po prostu. Żeby wam lepiej zobrazować moje propozycje, to właśnie postanowiłam wam je narysować. Nie będą to idealne rysunki, ja nie jestem w tym mistrzem, no ale właśnie to jest też moje przesłanie w tym filmie, że nic nie jest idealne i wcale takie być nie musi, więc tym bardziej mam nadzieję, że jakoś zniesiecie i w ogóle zrozumiecie moją koncepcję. Nie tak dawno byłam na szkoleniu Kamili Rowińskiej z budowania wewnętrznej siły. Szkolenie było świetne, bardzo wam polecam je i link możecie znaleźć pod spodem w opisie. Natomiast jedno ćwiczenie, które Kamila kazała nam zrobić, naprawdę zapadło mi w pamięć i chcę się nim z wami teraz podzielić. O co chodziło? Chodziło o to, i teraz też do tego was zachęcę, żebyście stanęli przed lustrem, ale nie w ubraniu, tylko na golasa, maksymalnie w samej bieliznie. I po prostu zrobili sobie właśnie taki szczery przegląd sami ze sobą i później wypisali, najlepiej na kartce, to co wam się w sobie podoba i to co wam się nie podoba. Chodzi o to, żeby docenić swoje plusy, swoje atuty, które każdy z nas ma, a jeżeli znajdziemy rzeczy, które nam nie odpowiadają i które nie do końca akceptujemy, to mamy wtedy dwa wyjścia. Najpierw zadajemy sobie pytanie, czy mogę coś z tym zrobić i czy również chcę coś z tym zrobić, bo to są dwie różne rzeczy, czyli czy możesz i czy chcesz coś zmienić. Na przykład załóżmy, że mamy problem z dodatkowym tłuszczykiem na brzuchu, który nam się nie podoba, więc czy mogę i chcę coś z tym zrobić? Mamy dwie odpowiedzi. Tak, mogę, bądź nie, nie mogę i ty, albo nie chcę. Jeżeli twoja odpowiedź to tak mogę, no to po prostu to zrób. I tutaj radzę nie czekać zbyt długo, tylko od razu wziąć się do działania, bo takie zmiany w naszym ciele nie zachodzą od tak. Tylko trzeba się po prostu do tego przyłożyć i trochę popracować nad sobą. Pogoda jest świetna, dlatego sprzyja ona bardzo treningom na zewnątrz, na świeżym powietrzu, do których bardzo was zachęcam. I to jest świetna okazja, żeby dodatkowo się dotlenić, troszkę witaminy D może już więcej wprowadzić do naszego organizmu, chociaż nie zapominajcie o suplementacji witaminą D. Ja mogę wam zaproponować ze swojej strony i z mojej praktyki treningi interwałowe, tak zwane HIIT, czyli High Intensity Interval Training. Dlaczego? Bo badania pokazują, że zdecydowanie lepiej spalają one tkankę tłuszczową, również przez to, że jest tak zwany EPOC, czyli powysiłkowy pobór dodatkowy tlenu, czyli nawet jak przestajesz trenować, to dodatkowo spalasz jeszcze ciągle. Więcej o tym możecie przeczytać na moim blogu, zapraszam. No i kolejny plus, bardzo duży dla mnie, to te treningi są zdecydowanie krótsze, bo taka tabata trwa nawet 4 minuty, a spalić czasami możemy więcej niż podczas 30 minut, a nawet 60 minut joggingu. Sam trening nie wystarczy, konieczna też jest zmiana diety, jeżeli nie jest ona jeszcze u was ogarnięta. Przede wszystkim na pierwszym miejscu radzę zrezygnować z przetworzonej żywności oraz zmniejszyć ilość węglowodanów w diecie. Takie jest moje zdanie, że ludzie mają teraz za dużo węglowodanów. Ja jestem zdecydowaną zwolenniczką diet niskowęglowodanowych, tak zwanych LCHF, czyli low carb, high fat. Więc przede wszystkim zmniejszamy różnego rodzaju pieczywo, kasze, makarony, albo zupełnie z tego rezygnujemy. Tutaj dieta na przykład paleo jest dobrym przykładem, od czego można zacząć. Natomiast
No, wiosna. Widać wiosnę wszędzie. Zwierzęta też się budzą do życia. O czym ja mówiłam? Tak. Natomiast zwiększamy ilość zdecydowanie warzyw. Z owocami bym uważała i dobrych tłuszczów. Również świetną metodą na rekompozycję sylwetki i spalanie jest dieta ketogeniczna, o której nagrałam całą serię vlogów, więc również zapraszam, jeśli jesteście zainteresowani. Jeszcze jedna bardzo prosta rzecz, która może zmienić bardzo, bardzo dużo. Zapisuj to, co jesz w ciągu dnia. Możesz to robić po prostu w telefonie albo na kartce, ale są również takie aplikacje, jak na przykład Fitatu, w których po prostu wpisujemy sobie wszystkie posiłki. To ma świetne działanie psychologiczne, bo po prostu bardziej się kontrolujemy i mamy większą świadomość tego, co, ile i kiedy jemy i mniej podjadamy. Naprawdę to jest bardzo dobra metoda. Ok, więc to, co nam się podoba, zaakceptowaliśmy. To, co nam się nie podoba, a możemy i chcemy zmienić, bierzemy się do działania. Natomiast są też takie rzeczy, których zmienić albo nie możemy, albo może nie chcemy. Powiem Wam o swoim przykładzie. Ja moje dzieci na szczęście rodziłam metodą naturalną i nie miałam żadnych blizn. Jednak kilka miesięcy temu miałam bardzo poważną operację, zupełnie niespodziewaną, która skończyła się tym, że mój brzuch cały został rozcięty. I mam tam bliznę i dość sporą. I mój brzuch jeszcze nie wygląda w tym momencie tak, jakbym chciała. Jest to, znaczy, mięśnie brzucha nad tym pracuję cały czas, więc jest to rzecz do zmiany. Natomiast no, z tą blizną niewiele można zrobić. Pewnie mogę sobie zrobić operację. To, co się wtedy wydarzyło, cała ta operacja, która była bardzo trudna i tak naprawdę mogłam stracić życie, to było dla mnie bardzo duże przeżycie i bardzo ważne doświadczenie. Ja doszłam do wniosku, że nie chcę po prostu mojej blizny chirurgicznie usuwać, bo jest ona dla mnie ważna, jest częścią mnie i ją akceptuję. I to, co właśnie Kamila powiedziała bardzo pięknego podczas szkolenia, oddaj hołd. Jeżeli masz takie rzeczy, które nie są w tobie idealne, a nikt przecież nie jest doskonały, to po prostu oddaj im hołd i zaakceptuj, bo akceptacja jest kluczową rzeczą do tego, żeby osiągnąć takie wewnętrzne szczęście i spokój. I na koniec taka moja zasada 3Z. Czyli pierwsze Z, jeśli możesz, to zmień, jeżeli już robimy ten przegląd. Druga, zaakceptuj, bo są pewne rzeczy, których nie zmienimy. I tak jak na przykład niektórych może w tym momencie nie stać na nowego Mercedesa i muszą zaakceptować to, że jeżdżą tak jak ja, Mazdą. Więc zaakceptuj. I trzecie Z, zaprezentuj. Tak naprawdę, i to szczególnie może kieruję do pań, chociaż nie tylko, bardzo ważne jest w naszym życiu, żebyśmy potrafili się zaprezentować i to pierwsze wrażenie, które robimy, no bardzo dużo może zmienić, zarówno w naszych kontaktach towarzyskich, jak i biznesowych. Jak możemy się zaprezentować z tym, co mamy? I pięknego, i może takiego, co chcielibyśmy ukryć. Jeśli chodzi o panie, to ja bardzo polecam i sama z tego skorzystałam już dawno, dawno temu, odpowiednią bieliznę i tak zwany brafitting. Ale kolejna rzecz jest taka, żeby po prostu może odświeżyć swoją szafę. Jeżeli nie macie jakiegoś wypracowanego swojego stylu, ja tutaj nie jestem w tym zdecydowanie ekspertem, ale polecam wam na przykład skontaktowanie się z osobistą stylistką. Są osoby, które zajmują się tym profesjonalnie. Ja na przykład poznałam właśnie na szkoleniu nie tak dawno Agnieszkę Nortej, która ma również swoją stronę internetową. Jest wspaniałą osobą i sama ubiera się tak, że przyciąga ten wzrok i osobiście bardzo Wam ją polecam. Możecie skorzystać z rad Agnieszki albo innych stylistów. I osób, które po prostu pomogą Wam ubrać się tak, abyście wyeksponowali swoje piękno, zarówno to wewnętrzne, jak i zewnętrzne, i tym samym zyskali większą pewność siebie, większą radość z życia i dzielili się tym z innymi. Życzę Wam udanego przeglądu i szczerego. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!